Kot w butach, napisała Hanna Januszewska. Był sobie raz pewien młynarz, który zostawił swoim synom w spadku młyn, osła i kota bo tylko tyle miał majątku. Syn najstarszy wziął młyn, średni osła, a dla najmłodszego pozostał kot. To ci dopiero majątek. Westchnął Młynarczyk. Na co mi się ten kocur przyda? Najstarszy brat zarobi w młynie na kawałek chleba, średni będzie woził towar na ośle i coś będzie miał z tego, a ja? Chyba umrę z głodu. Nie ma mowy, powiedział kot. Już ja się postaram, żeby ci się dobrze działo. Proszę, powiedział Młynarczyk. Ciekawym Jaki znajdziesz na to sposób? Koci, powiedział kot. Musnął wąs i zamruczał. Nagry losu, koci sposób. To nie gryźć, nie fukać. Łebco tęższy woli węszyć, podejrzeć, podsłuchać, pomalutku, po cichutku, ukrywszy pazury, tu pokluczyć, tam pomruczyć. I piąć się do góry no no pokręcił głową młynarczyk, żebym tylko nie potrzebował wstydzić się za ciebie kocie młynarczyk wiedział dobrze dlaczego kręci głową, znał dobrze kocura i wiedział, że radzi sobie w życiu nie tyle otwartością i odwagą co podstępem i sprytem, a młynarczyk był zacny chłopak. I nie bardzo mu się to podoba.